No jest wnęka, ale tam jest O, teraz matki. mnie coś strzela. No, aha, to było za... Dobra. A ciebie nic nie strzela? Nie. Słyszę, że coś strzela, ale mam tu flary. Jesteś tam, można wskoczyć po lewej stronie. Jesteś? Wiesz co, zabijałem go i się skupiłem, przepraszam. Już ogarniam. Ale nie wiem, kogo ty zabijałeś. No gościu wyskoczył mi, tylko on no ja wychodzi z przejścia, którym my żeśmy też przyszli. Czyli tak aha. Jakby za nami wyskakuje. No nie, to później dobra, go zabiję. Wnęka mówisz, po lewej tak? stronie jest, tak, do flary są, jest jakaś wnęka. Znaczy ja mam po prawej wnękę. Ojej, ja się boję, chyba będę musiała... Po lewej stronie. Znaczy się, no od wejścia po lewej stronie. Od jakby. Wejścia po lewej. No jest faktycznie, tam na górze. Tak, tylko tu mnie ale jak intryguje jedna sprawa. Nie, jak to, jak tam skoczyć? No tam jest manki. Nie. Nie to. Jeszcze dalej przy ścianie idź. Dłuż ściany cały czas, tak? Tak, tak. Tylko nie do wyjścia, tylko tam... Wiem, w głąb. Widzę no. Flary. Dobra, mam to. Ja patrzyłem, tam jest taka jeszcze wysoko wnęka, nie? Tak, widziałam ją. I też tam jest manki właśnie. Ojej, teraz ten gość będzie we mnie sadził. Nie. No, ja się go pozbyłem, całe szczęście. Nawet nie straciłem życia. Ojej, on mnie chyba zabije. Teraz już mam mniej niż pół i to dużo mniej niż pół. No ja cały czas mam mniej niż pół, więc się wyrówna. Nie wiem, wiesz, ja sobie chyba wezmę jakąś ej, tutaj, ale ta nie wiem, wnęka czy na prowadzi pucaka. Faktycznie do tego manki, tak? No tak. Czy on jest? Ja bym go zabiła tutaj. Ale ty nie ty wczytujesz, właśnie. Tak? Co wczytuj? Nie, nie wczytuję. A, nie wczytujesz, dobra. Ryzykuję. Jak jestem niby jedną do przodu, to... A, idziesz tym manki, tak? Nie? Tak, idę tym manki. Dobra, i tu jest wnęka po lewej, jak idziesz tym manki, tak? Tak, no, no ale ja w tej wnęce nic nie widzę. A, jest coś tu, czekaj. A, jest to takie do tego koła do włożenia, nie wiem co to jest w ogóle, wiesz o co chodzi? No było tam na dole takie coś do włożenia, faktycznie. Jest jak to jest ciemno. A, dobra. No dziwne, dziwne. Dobra, idziemy dalej ten manki, nie? Tam wzdłuż. Do końca. Nie, ja zeskoczyłam, bo się nie dało. Nie dało się? No nie chciała mi. O. Ale zeskoczyłam w dół i... Tutaj można z dołu, że tak powiem, wskoczyć tam, wiesz? A, okej. Okay. To faktycznie nie da się złapać. Dołu... O Jezu. Mordę kopane. Nie podoba mi się to. Sam zobaczysz, co to jest. Ktoś tam się złapała tego manki z dołu. Co to się stało w ogóle? Możesz mi powiedzieć... Aha, tam wzdłuż, dobra, Boże, jestem ślepy. A ty włożyłaś, tak? To coś? Co włożyłam? Nie! A nie, tego się nie da włożyć! Dalej po tym manki idę tutaj. Ja myślałem, że trzeba włożyć, to najpierw, a tego się w ogóle włożyć nie da, czyli czegoś nam brakuje jeszcze. Co ja mam zrobić? Ej, tu jest jakaś pułapka. No i ja ginę. Ej, i to jest, ale kapa. Nie można zasejwować na tej drabince. Ej, dlaczego ta... To coś mi się zatrzymuje w takim no momencie, no to zobacz że tego się i idź sobie. Przejść. To jest ząg w ogóle. I to taki bardzo ząg, bardzo, ej, to bardzo. To mi zabiera całe życie. Tak. O co tu chodzi? Problem polega na tym, że chyba nie można zapisać. Tak mi się wydaje, że to jest taki troll, że nie można zapisać na tej drabince. O kurde. Wiesz? Ojej, no. Ale wiesz co, ja nie zapisuję na tej drabince, a i tak to mi się. No i też tak. To mi się teraz robi też... to samo. O co chodzi? Ej, a jest jakiś nowy ruch Lary, że ona może nogi tak do góry, nie wiem, podciągnąć? Wiem o co ci chodzi, ale... nic ale mi ja tym nie mam nie pojęcia. Nie no, na pewno czegoś takiego nie ma. A dlaczego to tak działa? Może w to trzeba strzelić z rewolweru i tego się pozbyć? Czemu to za każdym razem się w tej samej jakby pozycji zatrzymuje? Nie rozumiem tego. Jakoś bokiem... w teksturę, ale idę. To przejdzie kto? Nie wiem, jak to zrobić. Przysięgam, nie wiem. A
próbowałeś to strzelić rewolwerem? Bo ja znowu zapomniałem. No właśnie. Ja próbuję wyczuć moment, w którym mogę pójść do przodu, żeby to się zatrzymało, nie? Bo tam jest jakiś trigger chyba, który to zatrzymał. Zatrzymało mi się po lewej stronie, mogę przejść. No dobra, ale... Ale ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. No to właśnie może być jakiś trigger. Ja nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Zatrzymałem się gdzieś tam w... O, teraz no znowu to działa. Przeszedłem to i znowu zaczęło działać. Zatrzymałem się, wiesz, tak trochę przed tym. I tak patrzyłem na to, czekałem, patrzyłem, wiesz, żeby dogodny moment wybrać, żeby pójść. I nagle mi się zatrzymało. W ogóle nie ruszałem się. Nie wiem, o co chodzi. Mhm, nie mam no to poczekaj, zielonego pojęcia. Też tak zrobię. Ale dziwne to było. Nie wiem, czy to nie było zbugowane. Tu jest... jakby druga część tego artefaktu, który trzeba tam włożyć na dole, chyba. No nie, to się po prostu... Ciebie cały czas tak samo? Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, naprawdę. Ja zaraz, wiesz co, wczytam sobie, spróbuję jeszcze raz to zrobić, żeby wyczaić, jak to powinno być. Pomóc chociaż, nie? Bo ja sam nie wiem nawet, jak ja to zrobiłem. No czekaj, idę, ale czekaj, na tym suficie to wszystko wygląda tak samo, nie ma triggera żadnego zaznaczonego. To jest wszędzie krata. No dobra, i się... Skupię. I stoję. Aha, no teraz mi się zatrzymało tak jak zawsze, nie? Że zabija od razu. A wiesz co, cofnę się teraz. Dobra, znowu działa. No to mi się, jak ty, cofasz się i to znowu działa. Tak, to znowu może działa. Może to w ten sposób trzeba. Nie wiem, żeby ale to ja się wtedy... teraz zatrzymało. Może i teraz. I u mnie drugi raz jest po lewej stronie. Tak, teraz jest okej, dobra. Ale ja wcześniej tak nie zrobiłem, nie wracałem się. A no to dziwne. Więc to jest jakieś dziwne, losowe, bo ja wtedy tak nie zrobiłem, nie wróciłem się. Jak coś. Nie wiem, zresztą zobaczysz u mnie na nagraniu. Dobra. No dobra, to mamy teraz te dwa elementy. No i to trzeba artefaktu. Będzie pewnie tam tak, użyć. Połączyć trzeba razem i włożyć. Wooden Cog Switch. Uuu, jak fajnie się podnosi. Podoba mi się. Tam widzę znajdźki i to sporo znajdziek na dole. To Uzi? Gdzie to jest? A tu jest. I apteczka kolejna. Mhm. Teraz masz trochę mniej HP niż połowa, tak? No trochę więcej. Połowę z połowy mam. Aha, okej, okay, dobra. Przez to, że tego gościa po prostu... więcej nam tutaj pułapki sprawiają problemów niż przeciwnicy. Ale ty wskoczyłeś na to do góry, tak? Jak to? To, co no się ja na podnosiło? To wskoczyłam. Nie, no? To ja jestem na dole. Aha, a ja wskoczyłam, ale tu chyba nic nie ma. Bo to... ja od razu pod to wszedłem. Jakby. Ej, czekaj, jest tu coś, jest w ne... Nie mów, że sekret. Jest sekret. Nie, no nie gadaj. Naprawdę? Nie wierzę w to. Naprawdę. A ja poszukalazłem na tu od razu. Bo się otwierało, wiesz. Oh i to god. Jest brązowy, uff. Oh my god, ale ulga. Ale jazda, jest ale lol. Dobrze, bo ja już chciałem pójść na dół. Ale to fuksem. Ja wiesz, to się podnosi, to ciul, wskoczyłam na to, nie? A tu lol. Ja pierdzielę. No fakt, bo jest taka dziura tam na górze. Ale mega. Ale łatwo to można było pominąć, powiem no ci. No tak. Bardzo łatwo. No to tam na dole masz znajdźki jak coś. Ja będę musiał no to powtórzyć wszystko. Tylko ja tu zeszłam sobie tą drabinką, ale jak tam wejść po te znajdźki? Wiesz co, ja nie schodziłem drabinką, tylko tak się zsunąłem rączkami na dół. Dobra, to też tak zrobię. Też tak zrobię. No powiem ci, szacun dla mnie. No, to prawda. Teraz ty zabłysnęłaś. 1-1. Tak. Zobaczymy, kto wygra. Właśnie. Jeszcze trzeci sekret przed nami, wiesz, decydujący. No. To już powinien być taki imba ten sekret. No.
do wzięcia. Będę się śmiał, jak nam dadzą jakąś bazukę albo jakiś granatnik na sam koniec. O, no nie. Jezusem, no, spadł na sam dół w ogień, nie? Pięknie. No dobra, jestem tutaj. Te życie niżej, straciłem. Fajna muzyka. Z dwójeczki. Okej, zaraz powiem. Z dwójki czy z jedynki, Jezus, teraz. Z jedynki. Ja na razie nie Albo słyszę z dwójki. Nic. Jestem niżej. A nie słyszę muzyki. O, teraz słyszę. Może dwójka czy jedynka? Chyba. Czekaj. Chyba dwójka. Mhm. Powiem ci, że chyba dwójka. Mhm. No, chyba dwójka. Z Tybetem okay. Mi się bardzo kojarzy. Jak się chyba podnosiło. Być może. Ja cię podnosiło. Coś tam się szukało. Pamiętam już. Znawcy Teera. No. O kurde, tu jest coś, co mi się nie podoba. To na dole jest ogień, nie? Mhm. Jest drabinka i co z tej drabinki do tyłu, do tej wnęki, bo tam właśnie... jest wnęka. No nie. Nie da się? No to po co jest ta drabinka? No właśnie. No chyba, że z góry. Nie no, nie wiem jak. Nie no, nie da się doskoczyć faktycznie. Czekaj. A z góry? Jak to zrobić? Z góry właśnie chcę Ale... No ale to wiesz, jak można zrobić. Opuścić się tymi rączkami, no wiem, nie? Wiesz, zrobiłem jak? Tak, ale tam jest pułapka, która mnie zapchnęła od razu. Aha, dobra. Ja spróbuję tymi rączkami to zrobić. Dobra, udało mi się, jestem. Pułapka mnie nie zabiła. No Jezu, ona mi się chyta teraz cały czas tymi... Jezu... Dobra, przeżyłem to. I mam dźwignię. Wow, ale to zabija od razu. No, mnie zepchnęło i też mnie zabiło, ale potem mi się udało. Ale zabrało ci życie? Nie. No to jak tyś to zrobił? Bardziej po prawej stronie. Mhm. Jak stoisz w rogu, to po prawej stronie, dobra. To wtedy udało cię nie się. Zabije. Mhm. Ej, ale tu trzeba zrobić rozbi... O kuźwa, to ja to zjumałem. Chciałem być sprytny, ale chyba mi się to nie uda w taki sposób zrobić. To znaczy? No bo teraz trzeba wrócić i doskoczyć na tą drabinkę. Ale ja w ogóle do tej dźwigni nie mogę dojść. No dobra, stoję tutaj w rogu, no i co? No i teraz ja zrobiłem takim sprytnym sposobem, że sobie kucnąłem i zrobiłem rola na kucaku. Aha, dobra, czaję. Mhm, Widzisz? To jest myśl. Wiesz, teraz tak i czym się robiło tego rola? Szkoda, że nie ma kamerki, bo to jest tak brodę ponoszę do dobra. Góry. Gąsiora robisz. Mi tak zawsze mówią, jak tak robi i tak wiesz głową i tak do góry mówią, że gąsiorka o jest. O Jezu. Gąsiora robi. Ale powiem ci, że ten powrót jest dramatyczny, bo teraz nie da się już tak wrócić. No nie. Bo trzeba doskoczyć na tą pierdzieloną drabinkę. No to teraz stracę na pewno hap. Ona spokojnie. Jak to zrobić? Ja nie wiem. No bo. A czekaj, a z miejsca na pewno się nie da tak doskoczyć? No z miejsca to jest za daleko. Nie. Kurde. Nie mam zielonego pojęcia. No ja mam pewną alternatywę, znaczy, ale no chcę ja też spróbować mam pewną ją. Alternatywę, że. Ale nie wiem. Nie, jednak nie mam. To ja co, mam, z shifta ale... jakoś? Nie, poczekaj. Bo to na razie nie działa, więc wiesz. Jak nie działa? Jezu, trochę mnie ciachnęło. Ale jak nie działa u ciebie to? U mnie cały czas to działa. Ale co? Aha, ta pułapka, myślałem, że u ciebie ta pułapka się zatrzymała. Nie, ale ty nie już to działa. Przeszedłeś w ogóle? Okay. Nie, ja cały czas próbuję. Jak ale jak zrobić? My mamy to... jak my mamy tam wskoczyć na tą drabinkę teraz? No mi się udało wskoczyć. No jak? Ale jak to, jak na tą wyżej czy przy ogniu? Nadal. No tak jak, że no to naprzeciwko, tak? No tak, czyli jesteś nadal przy tej pułapce i nie wskoczyłaś tak, jeszcze. Jestem na samej krawędzi. No to ja cały czas mówię ci, że nie da się tak zrobić. Mhm. Że musisz teraz stracić życie, bo musisz rozbieg wziąć. Oto cały czas się rozchodzi. To bardzo niedobrze. Wiesz o co chodzi, nie? Bo ja też już tak próbowałem, że nie możesz teraz zrobić rola, tylko teraz trzeba jednak wziąć rozbieg, bo inaczej nie doskoczy się do tej drabinki. Mhm. Czaję. Czyli mogę tego nie przeżyć. No właśnie to jest problematyczne. Ja mi się nie udaje, wiesz, przejść tego tak, żeby nie stracić życia.
No ale, nie, ja ginę cały czas. Ale aż za dużo mi zabiera, no właśnie. No mi mryga. No teoretycznie dałbym radę, ale no mryga mi, nie? Mryga mi... Nie, ja mam po prostu 1% życia. A przeskoczyłaś? Tak. Będziesz z tym 1% grać, czy próbujesz jeszcze? Zapiszę to i spróbuję jeszcze raz. Dobra, nie mryga mi, ale trochę straciłem życia. Ale jest ostro. No. Mam mało życia, ale nie mryga i trochę straciłem, no cóż. Nie wiem, tego się nie da chyba tak przejść idealnie. Ja też zapiszę i jeszcze raz sobie spróbuję. O, teraz mam chyba więcej nawet. Ale też mi zabiera, no nie? Troszkę więcej mam, ale mryga mi. Kurde. Ja muszę sobie porównać, mryga mi na tyle, że no, mogę dostać jeszcze z jeden strzał, no. I przeżyję. No nie, tu mam więcej chyba. Tutaj. Wydaje mi się, że chyba tego... Ale mryga ci, czy nie? Nie, nie mryga mi. Całe szczęście. No. Dało mi się, ale pewnie niedługo koniec levelu, więc i tak wygrasz spokojnie. No dobra, ale co nam to teraz... Aha, tu się otworzyło, teraz, przejście, tak? Tak. Ale masakra. I że te pułapki są gorsze niż przeciwnice w tym. No. Jest? Czyżby znowu można było przejść między tymi... Nie, tutaj chyba nie. A dziwne to było. Coś słyszałam, jakby się coś otwierało, chyba że to... Tak, też słyszałem. A bo to pułapko chociaż? Tu jest jakaś... O Jezu. Tam widzę dźwignię na dole, ale czekaj, coś się jakby otworzyło. Tu jest taka dźwignia jakby... Ej, za każdym razem się tak dzieje. Jak wchodzę do tego pomieszczenia i się cofam, cały czas mam ten sam dźwięk. Może być coś sekretem? To jest jakiś trigger, nie? Na pewno. O Boże, jakie tu są pułapki. A, to się rusza, to tak, taki dźwięk tak, to wydaje, tak. Dobra. Dobra, czyli tam są kolce na dole, rozumiem. Okej. Ale da się po prawej stronie, aha, nie da się z prawej strony. To będzie ciężka sprawa. O kurde. A co, tracisz życie też na tym? Nie, tylko, no wiesz, pułapka jak pułapka, prawda? Ale na to się nie, o co tu chodzi, bo ja nie rozumiem. No tak jakby, no nie mogę wskoczyć na ten postument, na którym... No też nie mogę. No właśnie. Boże, właśnie problem polega na tym, że trzeba iść najpierw na tych drabinkach. Tak. Pewnie trzeba przejść, wiesz... Tak, jak... tak. No właśnie, dramat. O kurde. Ale to będzie naprawdę dramat. Prawdziwy. No. No nie, no to jest niemożliwe. A da się to przyspieszyć? Z żal.pl normalnie. Dobra, nie. Udało mi się pierwszą przejść. Ale na fuksie ci powiem. Padaka już. Na górze nic nie... Trzeba zaczynać jakby skręcać. Wiem ją. jak to tak, zacznie jak jakby się chować. Dobra, udało mi się. Przeszedłem dwie pułapki, tylko teraz nie wiem gdzie mam skoczyć, do tyłu chyba. Mogę zejść na dół. No nie, ja tego nie mogę zrobić. A mogę zejść na dół. O kurwa jego mać. A i tu jest dźwignia naścienna, dobra. Nie mogę tego zrobić. No musisz popróbować, tam idealny moment trzeba wyczaić, nie? O Jezu, jaka muzyka mi się włączy. O nie, jeszcze muszę tam, serio? O nie, to jest czasówka, ja pierdzielę, nie. Ja się jeszcze tu pomęczę, nie martw się. Coś jest nie tak. To nie daje ci się nadal? Nie. Może tak, może tu być, no nie wiem. Spróbuję w ten sposób, poczekam. No nie. Ja robiłem tak, że po prostu zacząłem iść, jak wiesz, jak jeszcze się... to chowało, nie? Ta pułapka.
Nie ma szans, żeby to zrobić tak. Bo jak ja zaczynam iść, to mnie i tak zwala. Jakby jak już jestem na tej drugiej drabince... O, udało się. O, dobra. Ale super. Moim zdaniem niczym to się nie różniło od moich poprzednich prób, także tak? Nie wiem. A, no to widzisz, to coś może zbugowane było. Ale jest tu jeszcze gorzej, bo ja ci nie chcę nic mówić, ale to trzeba będzie chyba jeszcze raz przejść. Te pułapki. Co? O. No chyba żartujesz. No nie żartuję. Ale ja na razie dopiero pierwszą zrobiłam. To ja wiem, ja nic nie chcę straczyć. Znaczy to tak wygląda, jakby trzeba było, ale może nie trzeba będzie. Nie, to jest nieprawdopodobne po prostu. Oh my god, ja nie wiem jak ja mam to zrobić. Na bank mnie to zabije zaraz. Udało się. Dobra, no i co, odskoczyć mam do tyłu czy jak? Tak, znaczy na dół spokojnie zejść, tam już pod tobą jakby nie ma żadnej pułapki. Aha, jest okej. Okay. No, i tu jest dźwignia naścienna, to jest czasówka. Gdzie tutaj jest naścienna? To ci się blok. To jest czasówka. No, to i blok, potem okay. Masz dźwignię tą taką, którą pominęliśmy tam wcześniej. Tak. No, tak. No to musisz tam się wrócić, nie? Kurde, jak to zrobić? Ja na spokojnie tę dźwignię przeciągam, ale no, będzie trzeba wrócić tak samo, tą drogą po drabinę. Tą samą? Nie, na pewno nie. No, to... Absolutnie. A jak? Absolutnie, bo to się zaraz cofa, no to nie masz szans na to, żeby tak zrobić, to trzeba przeskoczyć z kamień na kamień. No tak, ale mi o to chodzi. Tak, ale później jeszcze raz o to ci chodzi, tak? No tak, jeszcze raz próbuję odskoczyć z kamienia na kamień z powrotem tam, gdzie się otwiera, nie? W stronę tego, ale no nie brakuje mi czasu. Ja to zrobiłam, ale zrobiłam to w powietrzu. Jak to w powietrzu? W sensie, pociągnąłeś już tą drugą dźwignię? Znaczy, no ja za każdym razem ją ciągam, tylko nie mam czasu, żeby wrócić, rozumiesz? Bo to jest dwa razy czasówka jakby. Poczekaj, pociągasz dźwignię, tak? Pociągnęłaś ją. Otwiera się na górze tam przejście takie po drugiej stronie, nie? Ale to ja najpierw mówię o tej dźwigni pierwszej. No to pierwszą dźwignię już mamy, tam, która rozpoczyna czasówkę. Tak, i ta tak. A ta druga jest po drugiej stronie. Tak, no i ona też jest czasówką? Nie, ta druga nie jest czasówką. Nie, no to o to mi chodzi, no to dobrze, to jeszcze raz trzeba po prostu to przejść, tak? Tak, tylko ja próbuję właśnie, żeby nie przechodzić tego drugi raz, tylko jeszcze raz wyrobić się w tej czasówce, żeby wrócić na drugą stronę, skacząc po tych blokach, wiesz o co chodzi? No to ja nie wiem, czy ty to zrobisz. A nie, stop! Nie druga dźwignia też jest czasówką, dziękuję. Żartujesz. Właśnie mi się zamknęło. No nie, no chyba kipisz. No więc chyba nie da się nawet tą drabinką tego przejść, bo za mało będziesz miała czasu. Właśnie mi się zamknęło to, tak stałem i ci tłumaczyłem o co mi chodzi i właśnie mi się zamknęło. To ja nie wiem jak to trzeba zrobić. Bo tu brakuje czasu ewidentnie, żeby tam jeszcze wrócić. Kurde, no minimalnie, ale brakuje. Nie no, to nie ma szans. Ja w ogóle chyba za długo tu ględziłam, stałam i w ogóle. Zobaczę sobie, jaki mam jeszcze ostatni tutaj zapis. Kurde, jak to zrobić? To chyba, że faktycznie drabinkami się wyrobisz tak na styk. Nie wiem, możesz spróbować jak chcesz. Kurde, jak tam doskoczyć? Nie mam chyba wyjścia. Faktycznie ty masz rację, że to trzeba tak zrobić. Mi się nie chce. Tylko najgorsze jest to, że to musisz zrobić tak, wiesz, od razu, bez zastanowienia, no ja nie wiem. Spróbuję. Kurde, prawie! Ej, zrobiłem. Dlaczego to mi się obniżyło? Nie, o co chodzi? A to znowu trzeba ten dźwignię, dobra, czekaj. Może to zrobię. Ale tym twoim sposobem? Tak. Mam otwarte, czekaj, może mi się uda? No, no, wbiegaj tam. Mam to, zrobiłem to. O, fuck, goryle tu są jakieś. Teraz dobra, ci powiem, ja próbuję. Co ja zrobiłem. Zaraz ci powiem, ale to ja tu zaraz zginę. O, będzie trzeba wziąć apteczkę, więc... O Boże, nie dość, że jeden strzela na górze, to jeszcze dwa goryle, nie? Fuck. Tak, ja sobie wczytam, one już do mnie lecą. W tym momencie tak, niestety tak. Wiesz co?
Nie idź tymi drabinkami. No ja już kończę, wiesz? A, no dobra, no to zobaczę, czy... Ale nie, to już jest zamknięte, no, to jest bez właśnie, sensu. No właśnie, no nie da się. Tak mi się wydawało, że się nie będzie dało drabinkami, dlatego próbowałem tak, wiesz, po prostu na szybko. Ale powiem ci tak, że te ostatnie kolce chyba nie działają. Mówię chyba, bo nie jestem pewny. Więc jak przeciągniesz dźwignię, to przeskocz od razu na drugą stronę, nawet jakbyś miała skoczyć na te kolce, ten ostatni rząd jakby. Bo one mi się nie wysunęły, bo na nie wskoczyłem, myślałem, że już zginę, nie? A jednak się nie wysunęły i na spokojnie przeżyłem. Więc jak pociągniesz dźwignię, od razu, nawet jak już będziesz miała ten blok osunięty, że tak powiem, nie? A ona będzie w powietrzu, to skręcaj od razu, wbiegaj w tę dźwignię, skręcaj w lewo i skacz. Nie wiem, jak mam to inaczej wytłumaczyć. Dobra, czaję. Nie no, wysypają się pipy. Będzie trzeba wziąć apteczkę. Niestety. No i znowu jeszcze raz przesunąć ten dźwignię. Tak. No w życiu byś się drabinką nie wyrobiła z tego. No nie ma szans. Dobra, mam to. Oh fuck! Ja co? Pierdzielę, ja myślałem, że ja jestem bezpieczny na podwyższeniu, a one wchodzą ci na podwyższenie, te goryle. Dobra, mnie zabiły od razu, jednym machem. Fuhuhu. Nie no, one od razu mnie zabijają, jak mnie tylko dotykają. Lol, 500 chyba, będę dobra, musiała wziąć apteczkę. Dobra, mryga. Nie, ktoś do mnie strzela! No mówię, że jeden na dachu jeszcze w ciebie strzela. O ludzie! No tego się nie da chyba przejść. Bez użycia apteczki. Wiesz co, zabiłem gorylę i został mi ten strzelający, ale mam mrygające życie. Teraz nie wiem, z Uzi może go pocisnę. Albo go pocisnę z rewolweru. Trafia? Nie. To nie trafia. Ale lipa. No nie, muszę wziąć apteczkę. Dobra, ja teraz pewnie też wezmę, więc spokojnie. Czy on musi się tak ruszać? Tak gdyby on się nie ruszał, to ja bym go zabił. Ja pikole. Nie mogę sobie z tym poradzić. Gdzie ten frajer jest w ogóle, chciałabym się jak dowiedzieć. Jak wchodzisz, to po prawej na górze. Po prawej. No kurde, za każdym razem mam tyle samo HP, no. Nie, ja muszę jego najpierw ubić. Nie ma bata. O nie no, wiesz co, mi się udaje go zabić i mam piksel, taki dosłownie piksel. Ale ja to potem pewnie i tak będę musiał wziąć. Tak teraz nie wezmę. No nie, nie mogę tak. No przecież mnie szlak zaraz trafi. O, dobra, mam najwięcej z dotychczasowych razów. Mhm. Ale jak po wzięciu apteczki nie dajesz rady, czy jak? No. Znaczy się daje radę, ale... jakby mało mam HP. Aha, a chcesz to wymaksować też, rozumiem. Teraz tylko pytanie, czy mamy remis, czy teraz ja wygrywam? Nie wiem, bo to jest takie... Nie no, bo... nie wiadomo. No nie wiadomo tak właśnie. Będziemy musieli to ogarnąć potem. Na nagraniach wszystko jest. Tak. Okej, okay, a właśnie, a teraz wejdźmy w takim razie w statystyki. No to patrz, będzie... teraz mi 5 pokazuje to, czyli on liczy małą apteczkę jako całość. A, no to mi też 5 pokazuje, to teraz jest remis, tak? Tak, to ty musiałeś być jedną małą pewnie do tyłu. Tak jak żeśmy kiedyś pamiętali, że coś tam było, że a dobra, to niech stracę, najwyżej przegram ten challenge. Pamiętasz? Możliwe, że coś tak było, no. Coś takiego było, tylko ja nie pamiętam, w której sytuacji to miało miejsce. Możliwe. No nieważne, to mamy 5, no. To mamy po 5, czyli pewnie remis. No dobra, to jeszcze to ogarniemy na pewno. To ja czekam na ciebie. Mhm. No tak, najpierw rozwaliłam sobie tutaj skrzynkę. A tą skrzynkę rozwaliliśmy, tak ja to wziąłem?
To jest. Tu jest jakaś dźwignia. Granaty to A granaty, są. Dobra. I tylko to jest tu, dobra. Przy dźwigni tak, właśnie byłem. Co ta dźwignia nam robi? Właśnie nie wiem jeszcze, zaraz zobaczymy. A tu otwiera chyba takie drzwi. Dobra, widzę. Czekaj, nie będzie tu sekretu żadnego. No my jeszcze i tak się wrócimy tutaj, bo tam jest klucz do włożenia. Tak, 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 a tak się rozglądam od razu teraz. Ile masz życia teraz? Mryga ci, czy nie? Nie, nie, nie mryga, nie. O kurde. O Jezu, widzę sekret złoty. O Boże. Tam na górze? Tak. Gdzie na górze? No tam na gdzie górze poszliśmy... przy kratce, widzę. Mhm. No, no jest. O kurde, widzisz ten salę? Nie. Mhm. Ja pierdzielę. Chyba sobie jaja robicie. A jak z czasem stoimy? Właśnie. Bo może to jest... Godzina 31. No to super. Idealnie zostawmy to sobie na następny raz, bo ja mam dobrze. Dość. Dobra, okej. W takim razie dziękujemy wam za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.